W meczu z Zagłębiem Lubin w bramce Lechii zadebiutował Michał Buchalik. 23-letni zawodnik pojawił się na boisku w 6 minucie, zastępując kontuzjowanego Sebastiana Małkowskiego. Buchalik jest w gdańskiej drużynie od początku obecnego sezonu, ale dopiero teraz dostał szansę występu w Ekstraklasie. Ze swojej postawy w tym spotkaniu nasz bramkarz może być zadowolony, bo kilkoma udanymi interwencjami uratował zespół Lechii przed utratą gola. Zawodnik odczuwa jednak ogromny niedosyt, bo biało-zieloni nie wygrali meczu z Zagłębiem. No nie taki debiut sobie tutaj wymarzyłem. Debiut jak debiut, tutaj chciałem powiedzieć, że na pewno najważniejsze dzisiaj było to, że niestety, ale znowu nie zdobywamy punktów. Buchalik w pojedynku z Lubinianami musiał skapitulować tylko raz. Przy strzale Macieja Małkowskiego nie miał jednak zbyt wiele do powiedzenia. Co ciekawe, obaj piłkarze znają się ze wspólnych występów w Odrze Wodzisław. Strzelec bramki dla Zagłębia komplementował zresztą grę swojego kolegi. Myślę, że pokazał się pozytywnie, bo przy bramce moim zdaniem tak na gorąco nie miał zbytnio szans, bo było spore zamieszanie, a w bramce jeszcze był Darwidas Sernas, który na pewno go zmylił. Również z debiutu Buchalika w pierwszym zespole Lechii zadowolony był trener naszych bramkarzy Dariusz Gładyś. Pozytywnie Michał się zaprezentował, także nie ma większych zastrzeżeń do niego co do tego meczu. Bramkę puścił, bo myślę, że przy udziale Sarnasa, który był na spalonym, który go tam obserwował. Wobec absencji Sebastiana Małkowskiego Buchalik będzie teraz rywalizował o miejsce w bramce z Wojciechem Pawłowskim i ma spore szanse na występ w kolejnym meczu Lechii w Poznaniu z Lechem. Michał Buchalik musi jednak potwierdzić swoją dobrą dyspozycję podczas najbliższych treningów.